Dobra. Siemanko wszystkim na naszym kanale. Grubcio nagrywa dla was prosto z Czech, z magazynu SR Pyro i świeżutko co przyjechało. Tu są jeszcze kartony, gdzie automatycznie wyciągamy takie cudeńka. Tutaj macie, żeby nie było. Wszystko jest open bar, jak to się mówi. No co, no hicior od dwóch albo na trzech lat. Słynne bałwanki. O, takie cudeńko. No to fajnie sprzedaje się na straganach, ewentualnie w sklepach stacjonarnych. Przez internet, no jako tako to idzie, ale bardziej jak ktoś przyjdzie, zobaczy, weźmie w rękę, porówna sobie, no to aż kusi nawet dla dzieciaków, żeby palić. Bo bałwanek pali się 105 sekund. Gramatura jego cudeńka to jest 144 gramy neku. No i zresztą zobaczycie sobie, jednego odpalimy, później drugiego sobie odpalimy. Jak to wygląda, żeby porównać, czy faktycznie trzymają jakość. Następnie tutaj mam taki pirowajer, świeżutko co przyszedł, jakieś sztormy. To jest nic innego jak po prostu duże, te jak one się nazywają, bączki. To są takie właśnie duże bączki. Na 4 sztuki przypada 30 gram neku. Jedna sztuka posiada 7,5 gram. No to w porównaniu do palca, to są takie duże, duże bączki. No i na sam koniec coś, na co wszyscy czekali w tamtym roku, to był hit. Single shoty. Tamten rok był owocny właśnie w single shoty. Ten rok jest owocny bardziej w compoundy, ale mamy takie single shoty. Ich szata graficzna się troszeczkę zmieniła. Mam już takiego diabła, Lucyfera. I tak jak w tamtym roku tu mieliśmy takiego cypla, że najpierw był pisk i potem wystrzał, nie? Tak było. A w tym roku już nie ma tego pisku, a jest sam wystrzał. Podobno zamiast tego pisku po prostu poszło trochę w bebechy i jeszcze podobno są mocniejsze niż w tamtym roku, więc też to sobie sprawdzimy. Zielony, czerwony i fioletowy. Tak to się takie cudeńka prezentują. Gramatura jednej sztuki to jest 18,2 gram neku. A jeśli chodzi o całokształt, to już wam mówię. Całokształt wnosi 54,6. Oczywiście zapraszamy was do sklepu pirohit.pl, Instagram mahony69. No i oczywiście panie Bogdanie, poleć pan hurtownię, gdzie można sobie, jakby ktoś chciał otworzyć stanowisko. Tak jest. Ogólnie znajdujemy się na magazynie SR Pyro. Jeżeli ktoś by chciał sobie pohandlować, otworzyć swój stragan, swoje stoisko, bądź już się gdzieś zaopatruje, a chciałby kupić towar z SR Pyro, bo akurat ten towar mu się podoba, to zapraszamy na naszą stronę B2B. srpyro-hurt.pl. Jeżeli jesteście gdzieś z odległych zakątków Polski, mamy do siebie daleko, bez obaw, mamy swoich klientów biznesowych, dystrybutorów w Krakowie, w Gorzowie, w Szczecinie, w Gdańsku, także praktycznie w całej Polsce ten towar dla was będzie dostępny, jak nie u nas, to u naszych dystrybutorów. To jest, no i tyle. Jeszcze na sam koniec chciałem powiedzieć, piękny stoliczek, to nie są europalety, to są jakieś inne palety, to są takie niewymiarowe. Chińskie. Chińskie palety. No a aktualnie trwa wypakunek kontenera z fajerwerkami. To też zobaczycie niebawem na kanale, jak to wygląda. To nie jest ale prosta praca, jeśli chodzi o wyładunek, żeby to później magazynować, żeby to potem do Polski przewieźć. To jest kawał ciężkiego chleba, ale potem efekty są takie, że jest kokoszane. Dobra, panie Bogu, pstryknij pan. Odpalaj pana Snowmana. Mamy dwa. Mr. Snowman. Na razie mu się oczka nie świeci. Teraz fajnie pluje. Fajnie to wygląda. Jak na Halloweenka, nie? Super. Fajnie wygląda. No.
Zapomnieliśmy wziąć bączki. Ale tu nie byłoby jakiś opalacz. Takie cudeńko, jak robi robotę. Powiem ci, że nie wiem, co się dzieje z fajerwerkami w SRPRO w tym roku. Dobry, nie? Ty lepszy by, ja lepszy jak w pierwszym roku. Ja zabał, dobry. No bardzo dobry. Chcecie drugiego? Strzelaliście? No sprawdzimy, żeby porównać jakość, czy trzymałem tę samą jakość. Jak chcesz. Tak? Odpalaj drugiego bałwanka. A czy ostatnio z fajerwerkami, czy coś robił? No, że dobre, że są takie, wiesz, mocne. No kurwa, kiedyś ty wiedział, dużo cracklingu. Kiedyś ty wiedział, że kolko są zrusił ten rok. I produktu ma nie lecił. No, czasami nie płaci. Dobre. To jest fajne. Morska się mogę. Nie szybciej zajarały mi się łapy. Kurde, rewelacja. Te mi się wydaje kapkę lepsze od tamtego pierwszego. Dobre. Ale w ogóle one są lepsze niż te, które były dwa lata temu. Dobra, ty kurde, dawaj, ty. Dobra, to czerwony. Zdaje lepsze. Wagoś, ty masz ogień. No daj. Czerwony. Stawię koło bałwanków. Poczekaj, bo żebym nie odpalił od lontu rezerwowego. Tu nie ma lontu rezerwowego. Dobra. Już czekaj, przyświeć. No cały czas ci świecę. Mamy dwie paczki, żeby nie było. Dobra. Batony. Co? To ma być 30 na miarę naszych pasów. Dawaj, tu druga trójeczka będzie. A czyli taki sam wziąłem. Drugi. Dawaj. Nie wiem. Jakaś weź mi tu zaświeć. Uwaga. Daj dwa na raz, daj dwa na raz. Czekaj, jeszcze raz odpal trójkę, no i... tą czerwoną, dawaj. Kurwa, stary, jest dobrze, co? Ty, a może w trawkę byśmy zobaczyli, jaką dziurę by zrobiło? Tu gry jajcami? Mokra, tutaj dawaj. Tak? Dawaj tu, no. Tylko powiedz Tomasowi, żeby się odsunął. To nie, do zemi? Tomas, musisz... Do zemi? No, weź. Tak. Nie, do zemi. Jakie ma? Nie ma światło, nie kamerują. Nie ma światło. Gdzie to, jak zbierzelać? Kurwa, do zemi. To jest wyznacznik mocy. O! To było dobre, nie? Stary! Ja pierdzie! O, to jest kurwa moc! To jak to? O! Ja pierdolę, ty mamy to! Przepraszam, tu przeklinam. Ty w ogóle staj na to, bo tak ciężko będzie nagrać to. To jest jeszcze tutaj! O! I tutaj! Ja pierdzielę! Dobra. Dobra, to teraz niebieski. No daj. A to będzie takie same co on się. Tak. Już nie mają, wiesz, mini, jak wtedy już mam salut. A nie mają. Już nie mają. Wszystkie mini, jeden ten salut, tak? Już są z tym, aby wolę salut najmocniejszy.
Nemajú miny, nič. Te samé by mali byť čerky. Dobre, ale ak strelí to ticho, bo sluchaček fajne chodí. Ty, a daj nech streliť do snowmanov. Do snowmanov! Nie, tak to keď udáš, nie? Ale normálne najprv. Normálne. Do snowmanov. Zdá, že nemá čo? Mať. Až mi mikrofon z wrażenia spadł. Czekaj. Mikrofon mi pierdzielnął. Kurwa. Masz to drugiego niebieskiego? No tu na ziemi to było najlepsze. Na ziemi to było najlepsze. Na ziemi było najlepsze. Daj, dosno mano nie wystrzeli. Jak to zrobimy? No jak? Zrób po dziurkę. No bo to miał zrobić. Tak, no. Świećcie! Świećcie! No, no daj. Gdzie mam uciekać? Gdzie? Rozwalił się pocisk. To co było? Rozwalił się pocisk. Kurwa, ja sam ani plaj nie dał. Ani plaj nie mam. Pocisk się zniszczył. Tak? Tak, czyli są tak zrobione, że jak coś walną twardszego, to się rozwalają. Aha. Wiesz, od ziemi. Dobra. Teraz jednego w trawkę? Bo to było nie, najpierw do góry, teraz zielony jest. Dobra, to zielony. W trawkę to później się da, o tu jest taka ładna, gęsta. Teraz zielony? Zielony. Niebieski ma krakling. Niebieski ma krakling. No. Mam nadzieję, że mi teraz mikrofon nie odpadnie. Ja kamerę do góry, a mi mikrofon w dół. Pyk. O! Dobry. Teraz cicho. Dobry, chyba najmocniejszy z nich wszystkich. I największy calucik. Mi się wydaje, że ten trochę niżej poleciał po prostu. Myślisz? No, tak. Czy co, w trawkę? No, chyba tutaj zobaczę. Daj tą gdzieś ciężko, daj. Nie. Tam daleko? Tu. Żebyś tej suchoty tam nie zajarał. Ja dlatego tu dałem powiedzieć zielona. Dobra. Jest mokra, ale jest zielona. Dobra, masz doświadczenie, widzę. Single shot. Jak wszyscy co nagrywają. O, ale poleciał. Gdzie tam i leciało? To single shot poleciał. Ja, że tam to poleciał. Daj światło. Jakiś kamień tu. Daj światło. Ty. Gips spadł. Daj światło. Ty, zobacz to. Tak? Po prostu pięścinę rzuciłeś. No dobra. Trzymają poziom. Dobre są. Więc... Tylko szkoda, że nie mamy z tamtego roku na pojedynek. Ja mam kochę. Masz? No, mam w showroomie. Ale dziewiąteczkę z plusem można im dać. To czy damy teraz? Dziewiąteczkę z plusem im daję. Bałwanek! Bałwanek! To jest bardzo fajny pirobajer. Jak ktoś lubi krakling, ktoś lubi takie fontanienki, wynalazki, to dla dzieciaków jak znalazł, tylko musicie ostrzec dzieciaki, że to będzie trochę głośne. No bo niektóre dzieci, wiecie, przestraszą się, będą płakać czy coś, no to trzeba ostrzec, że bałwanek może zaryczeć w cudzysłowie. Więc taki fajny, świąteczny pirobajerek. Jak znalazł. A single shotiki, jak to single shotiki. Głośne, fajne. Ile? Dwie dychy będą kosztować, Boguś? Tak. Jakoś dwóch dychów. Nie. Za całą paczkę trzy dychy. No, po dychu za singla. No mocno są. Tylko no wiadomo, jak tak będziecie odpalać, no to będą się niszczyć. Głośne, fajne. Na chwilę jedyna alternatywa, jeśli chodzi o single shoty hukowe. No to daję mu cenę 9 z plusikiem. Trzymajcie się ciepło i do następnych odcinków.